Przysłówek to nieodmienna część mowy, która odpowiada na pytania jak, gdzie, kiedy. Jej zadaniem jest więc informowanie o sposobie, czasie, miejscu i właściwościach. Przysłówek najczęściej łączy się z czasownikiem, na przykład wyjechała gdzie niedaleko, leży jak, spokojnie, czy odpoczywała kiedy, wczoraj. Nierzadkie są również połączenia przysłówka z przymiotnikiem, na przykład ładnie jak niesamowicie, czy zadowolona jak niezwykle, bądź z innym przysłówkiem, na przykład cicho jak bardzo, czy spokojnie jak zaskakująco. Przysłówków bardzo często używamy w codziennych rozmowach. Ich przykłady to jak, słodko, miło, urodzinowo, radośnie, świątecznie, niezdrowo, smacznie, wyjątkowo. Gdzie? Blisko, daleko, niedaleko, wszędzie i nigdzie. Oraz kiedy? Dziś, jutro, wczoraj, dawno, zawsze, nigdy, wreszcie, potem, ostatnio. Przysłówki nie odmieniają się, ale te, które pochodzą od przymiotnika, a więc odpowiadające na pytanie jak, ulegają stopniowaniu. Stopniowanie pozwala pokazać natężenie danej cechy. Można na przykład skoczyć wysoko albo wyżej i najwyżej. Wyróżniamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy oraz trzy rodzaje stopniowania: proste, nieregularne i opisowe. W stopniowaniu prostym, inaczej zwanym regularnym, zmienia się tylko końcówka. Głośno, głośniej, najgłośniej. Jest to najczęściej wykorzystywany sposób stopniowania. W stopniowaniu nieregularnym natomiast, w stopniu wyższym i najwyższym, całkiem zmienia się forma wyrazu. Dobrze, lepiej, najlepiej. Przysłówki, które stopniują się nieregularnie, to dobrze, źle, dużo i mało. Stopniowanie opisowe zaś polega na dodaniu słowa bardziej lub mniej, na przykład ślisko, bardziej ślisko, najbardziej ślisko, bądź ślisko, mniej ślisko, najmniej ślisko. To drugie to przykład tak zwanego stopniowania w dół. Ostatnim zagadnieniem związanym z przysłówkami jest ich pisownia z partykułą nie. Reguły są bardzo proste. Nie z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie, na przykład niedobrze, niespokojnie, niewygodnie, niewysoko, nieźle. Zaś w stopniu wyższym i najwyższym zapisujemy rozdzielnie, na przykład nie lepiej, nie najspokojniej, niewygodniej, nie najwyżej, nie gorzej. Podsumujmy. Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, informującą o sposobie, czasie, miejscu i właściwościach. Odpowiada na pytania jak, gdzie, kiedy. Najczęściej łączy się z czasownikiem, ale tworzy też związki z przymiotnikiem lub z innym przysłówkiem. Przysłówki ulegają stopniowaniu, które pozwala ukazać natężenie danej cechy. Wyróżniamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy, oraz trzy rodzaje stopniowania – proste, nieregularne i opisowe. Przysłówki z partykułą nie w stopniu równym zapisujemy razem, zaś w stopniu wyższym i najwyższym – osobno. W kolejnych filmach zajmę się zaimkami oraz wykrzyknikami i niesamodzielnymi częściami mowy. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.